Cześć, cześć. Dzisiaj zaczynamy od wykresu Bitcoin dominance, i zaraz zobaczcie, jak tutaj mam przeprowadzoną taką jedną linię trendu. Wcześniej wydawało mi się, że będziemy mogli do niej, tak powiem, dobić, ale okazuje się, że tak nie było. I zobaczcie, tutaj za każdym razem to uciekało. Tutaj uciekało, tutaj też uciekło, nie było tego. No i pytanie jest, czy tym razem tutaj do tej linii trendu będziemy w stanie dobić. Czy to będzie to miejsce, w którym się spotkamy? Czyli, że dominacja bitcoina w końcu zacznie nam rosnąć i to bardzo mocno w stosunku do pozostałych kryptowalut. Czyli krótko mówiąc, cena bitcoina powinna nam iść w górę. Tak jak na to patrzę, to ta linia trendu na ten moment nie, nie, nie zostanie, że tak powiem, złopana. Będzie to trochę niższy pewnie poziom, chociaż zobaczymy, bo może akurat tutaj wpadniemy na to. Natomiast wygląda na to, że być może Bitcoin po tym, co tutaj widzimy, jest w stanie, i tutaj jeszcze, jak tylko o, przebijemy ten fragment, jest w stanie tutaj się zahaczyć i wybić w stosunku do pozostałych kryptowalut. Zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. I no, jest taka szansa, po tym też, co widzimy tutaj na samym Bitcoinie, że Bitcoin nam tutaj skoczy. Na wyższy poziom, gdzieś w okolicach, moim zdaniem, właśnie około 47 200 do 48 000 dolarów. Tutaj powinniśmy dotrzeć i wtedy zobaczymy, co się wydarzy. Czy pójdziemy dalej? Będzie to wtedy mocny ruch, jeżeli tutaj dołączą jakieś obroty, czy od tego momentu pójdziemy trochę niżej i spadniemy gdzieś w okolicach 40 000 dolarów, czy też tymczasowo 30. 8000 dolarów, bo wydaje mi się, że tutaj w tym przypadku niżej nie zejdziemy, dlatego że dalej widzimy tutaj ten trend, o którym już mówiłem, czyli gramy w bardzo szerokim zakresie. Dlaczego szerokim? Dlatego, że takiego zakresu na bitku chyba jeszcze nigdy nie było aż takiego, takiego szerokiego, który tutaj jakby widzimy, co powoduje, że po prostu zawsze w takich rężach. Ludzie się, cały rynek się po prostu wysypuje i dobrze odnajdują się tutaj traderzy pod jednym warunkiem, że przewidują, że gramy w range'u i tutaj taki range na zasadzie 30 kilku tysięcy dolarów to dosyć dużo jest, bo tu mamy 50% przecież tutaj było spadku, tutaj było chyba 52% spadku. Ze szczytu do tego dołka, więc bardzo, bardzo szeroki zakres. No, i to wydaje się właśnie było gubić wielu tutaj, wiele osób, które w panice uciekały, bo myślały, że tutaj już będzie bull market czy bear market, że tutaj już przecież jest bear market, no bo wszystko spada, i tak dalej. A się okazuje, że mamy tutaj to odbicie, które najprawdopodobniej dojdzie jeszcze 48, zejdzie tutaj, być może jeszcze raz przetestujemy, właśnie. Ten kawałek z zakresu tego rężu i zobaczymy, co tutaj dalej się wydarzy. Lub być może pójdziemy właśnie dużo mocniej na wyższe poziomy. No i zobaczymy, co tutaj zostanie rozegrane. Gdzieś, pamiętajcie, po jakimś impulsie. Na pewno jakaś korekta większa przyjdzie i wtedy będzie szansa na to, żeby ewentualnie jeszcze jakieś zakupy zrobić. No i przegląd informacji. Rosja nie będzie banowała, będzie regulowała kryptowaluty. Zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy. Tutaj część informacji będzie dalej, natomiast tutaj jest taki jeden artykuł. Voyager Digital będzie umożliwiał inwestorom zakupy akcji za USDC. Voyager Digital to jest taka bardzo fajna aplikacja, która miała chyba drugie czy trzecie miejsce, jeżeli chodzi o ściągalność aplikacji w Stanach Zjednoczonych. Czekamy też, aż ona wejdzie tak naprawdę na Europę. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie, ale jeżeli oni umożliwią zakup za USDC, to jest to naprawdę bardzo ciekawe, bo znaczy, że no, w końcu ludzie z kryptowalut będą mogli mieć możliwość zakupu bezpośrednio akcji za kryptowalutę, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie. Zobaczmy, co jest dalej. No i system Justice Department, czyli Departament Sprawiedliwości, odzyskuje skradzione, Bitcoiny z Haka, z Bitfinexa, jeżeli dobrze pamiętam, to był 2016 lub 2017 rok. Odzyskali 94 tysiące bitcoinów. Mega dużo, bo jest to 3 miliardy dolarów po obecnej cenie. No i zobaczcie, ten indykator to jest zamknięcie powyżej średniej ze 100 dni, czyli 100 DMA. Kiedy zobaczyliśmy zamknięcie świeczki, powyżej tego mieliśmy prawie 100% rate w górę. Pytanie, czy to się powtórzy, pokażę Wam jeszcze dzisiaj dwie predykcje innych osób co do samego Bitcoina. Natomiast zanim, zobaczcie, U weszło dzisiaj na Binance i stąd mieliśmy bardzo fajne wzrosty. I teraz bardzo ważna rzecz, że jeżeli będziecie wiedzieć o potencjalnych wejściach coinów na Binance czy Coinbase, i na te takie naprawdę duże giełdy możecie się spodziewać właśnie tego, że prawdopodobnie one będą wzrastały na przykład 25-30%. To bardzo często jest to powtarzalne. Natomiast pamiętajcie, że po takich pikach mamy później spadki. To zresztą możemy sobie sprawdzić. Taki ł po wzroście zaliczył jakiś spadek. A tu jest ta informacja odnośnie właśnie tego, że kanadyjski KPMG wprowadza Bitcoin na Ethereum. Do swojego skarbca, czyli na swoje konta. Jest to spółka, którą myślę, że wszyscy kojarzą. Jeżeli chodzi o KPMG, kiedyś nazywało się to jedna ze spółek z Wielkiej Piątki, teraz chyba mówimy o Wielkiej Czwórce, jeżeli dobrze pamiętam. No i zobaczcie, KPMG wprowadziło. I teraz, jeżeli mamy KPMG, które doradza firmom, jeżeli chodzi o kwestie m.in. księgowe, to możemy się spodziewać, że Będziemy widzieć wprowadzenie kryptowalut w postaci chociażby bitcoina i ethereum, bo skoro oni to wprowadzili u siebie, to też po to, żeby pewnie przekonywać do tego klientów. Pytanie, z kim podpisali kontrakt odnośnie zakupu, bo pewnie z kimś mogli podpisać kontrakt, żeby taką kryptowalutę dostarczać też do poszczególnych spółek, które obsługują. No i myślę, że to może być jakiś większy deal, który oni na tym zrobią. I zobaczcie, to jest to Wood Network, gdzie widzimy faktycznie ten spike, czyli tu mamy dosyć duży wzrost w tym miejscu. Um, natomiast po tym wzroście, i to sobie zaraz możemy zobaczyć, zobaczcie, po wzroście, czyli mamy duży wzrost, co nastąpiło? Spadek. Więc jeżeli ktoś z Was myśli sobie, ale urosło, będzie rosło, to pamiętajcie, że po takich szybkich, intensywnych wzrostach przychodzi um, korekta. Dlaczego ona przychodzi? Bo część inwestorów po prostu realizuje zyski na rynku krypto. Na pewno ludzie wiedzieli wcześniej, że U-Network będzie na Binance. Na pewno wcześniej sobie to zakupili właśnie po to, żeby na takim miejscu to sprzedać i te 30% zarobić. A tutaj mamy jeden właśnie z analityków, mówi, że case na 25 tysięcy dolarów, czyli spadek, ten bitcoina do 25 tysięcy dolarów, który był zakładany, został właśnie jakby skasowany, dlatego że widzicie, przekroczyliśmy tutaj poziomy. Mamy tutaj wsparcie, i teraz to, co jest przewidywane, zresztą tutaj bardzo ładnie widać, że wybił się z tego kanału spadkowego bitcoin. Tak, i teraz tutaj widzimy, właśnie, że ten poziom, a nawet zobaczymy, może bliżej się da zobaczyć. Nie zobaczcie, że to jest akurat poziom 40. 4500, czyli powiedzmy jakieś 46 tysięcy dolarów. Ja moim zdaniem będziemy widzieć troszeczkę wyższy poziom, czyli około 48, 47, 248 może tysięcy dolarów i od tego momentu gdzieś możemy się jeszcze zatrzymać i wtedy przetestować. A nawet możemy przetestować właśnie ten cały kanał, który tutaj jest. Natomiast jeżeli zobaczymy spadki, to wydaje mi się, że to będą spadki gdzieś do zakresu 30, 8 tysięcy dolarów, może 36, 36, 38 tysięcy dolarów, i wtedy byśmy przetestowali to wybicie, i wtedy zobaczymy, co się wydarzy. Natomiast inny z analityków mówi o tym, że mamy tutaj bardzo silny poziom oporu, to jest 46 930 dolarów. Mówi też właśnie o tym, że handlujemy. Co wam jakby już wcześniej mówiłem, że ja widzę tutaj range. On mówi dokładnie to samo, że mamy bardzo szeroki range. Dokładnie tutaj Bitcoin is trading in a wide range between 58 900, 800 dolarów a 35 000 dolarów ze środkowym jakby punktem 46 930 i że to będzie bardzo ważny punkt. No i teraz mówię o tym, że ten punkt może być bardzo mocno też przebity. W górę. Natomiast to jest tutaj, jak widzicie, może być przebity bardzo szybko. Jeżeli tutaj zobaczymy dopływ, czyli napływ tak naprawdę obrotów, napływ obrotów. Jeżeli zobaczymy, krótko mówiąc, obroty to w tym momencie będziemy widzieć, że jest szansa na to, żeby Bitcoin skoczył aż do 58 800 dolarów według tego analityka. Natomiast ten poziom 46900 ja mówiłem 47 248 000 dolarów, to są takie poziomy, które są dla mnie istotne. On tutaj wspomina właśnie o tym poziomie 46 900 I też są tutaj też. Mówi 47, 48, że to są poziomy oporu. Więc widać, że akurat jakby moja analiza i jego analiza w tym przypadku się pokrywają. No i nie pokazuję jej dlatego, że się pokrywają, ale akurat dlatego, że wybrałem ją jako dosyć ciekawą na tym rynku. Dalej mamy, zobaczcie, analityk z JP, JP Morgan mówi o tym, że niezaprzeczalne jest to, że do krypto napłynęło i napływa bardzo dużo pieniędzy. No i tutaj jest pokazanych kilka takich elementów, jeżeli chodzi właśnie o fundusze, czyli Venture Capital Investments by Sector. No i zobaczcie, tu mamy w 2020 roku jakiś malutki poziom, jeżeli chodzi o krypto. Zobaczcie jaka jest zmiana, czyli na oko możemy powiedzieć, że to jest około 4 może pięciu razy więcej, jeżeli chodzi o słupki w 2021 roku. Co ciekawe, zobaczcie w co też te fundusze inwestują. Czyli potencjalnie co na rynku może wzrastać? Cloud tech, czyli wszystko związane właśnie z chmurą i robotics, drony. To jest kolejny ten słupek, tutaj fioletowy, zielony słupek. Zobaczcie, to jest AI machine learning oraz fintech. I to są akurat, może bez finteka, ale AI czy robotics, to to są też te obszary, w które inwestuje ARK Investments, czyli ta, ten fundusz, którego gwiazdą można by było powiedzieć, taką osobą na przodzie jest Ketty Wood, o której bardzo często wspominam. No i tutaj mamy też pokazane inne elementy związane z inwestycjami właśnie funduszy, na przykład na jakim etapie one inwestują. No i widzicie, że tutaj na przykład w 2021 roku było tak, że one bardzo często inwestowały na etapie serii A albo nawet na późniejszych stadiach, a mało, jeżeli chodzi o te etapy wczesne. Więc takie rzeczy są mega przydatne, jeżeli chodzi o to, żeby zobaczyć, w jakim kierunku idą też venture capital, czyli gdzie się pojawia kapitał, bo potencjalnie tam, gdzie ten kapitał się pojawia, tam mogą być bardzo silne wzrosty. Jeden z analityków Mówi o tym, że corporate treasures, czyli te skarbce korporacyjne, mogą być tym elementem, które w bardzo szybki sposób, bardziej niż to, jaki my oczekujemy, spowodują wzrosty na kryptowalutach. I dlaczego? Dlatego, że pokazuje on no, też właśnie fakt, że takie korporacyjne firmy czy fundusze, one nie kupują, kiedy mamy szczyty ceny, a Momencie, kiedy ta cena właśnie jest tak zwana zdyskontowana, czyli że jest no krótko mówiąc, mniejsza, i wtedy właśnie takie instytucje mogą kupować takie asety. Natomiast co tu jest ciekawe, wyobraźmy sobie taką jedną sytuację, jeżeli, i to jest tylko i wyłącznie jakiś kawałek teorii, co, co nie znaczy, że jest prawdziwy, ale być może za jakiś czas znajdziemy jakieś potwierdzenia na tym rynku. Jeżeli widzimy, że leci sobie Nasdaq, leci sobie SP. 500 i one już, że tak powiem, urosły swoje, zrobiły. Część firm może realizować swoje zyski. Co to znaczy, że na tym rynku będzie się pojawiała koreka, którą zresztą widzieliśmy. Jeżeli widzieliśmy, że korelacja bitcoina i SPX, czyli spółek SP 500, jest spora, bo ona na przestrzeni pół roku, 9 miesięcy faktycznie była na bardzo wysokim poziomie, w dłuższym okresie ona nie, nie była aż tak duża. Natomiast w tym ostatnim okresie była duża, to jeżeli oni wiedząc, że wychodząc z rynku ta korekta, czyli te duże, te duże pieniądze, że tak powiem, na tym rynku znikną ze spółek akcyjnych, wywoła się korekta, a korelacja istnieje, to też na tej korelacji bitcoin czy inne kryptowaluty mogą spaść. A jeżeli spadną, to w tym momencie wywoła to możliwość zakupu właśnie z dyskontem po to, żeby cena poleciała do góry. Dlatego, że pokażę Wam dzisiaj jeszcze jedną rzecz, o której powiedziało Wells Fargo w swoim raporcie. No i zobaczycie, że to jest fascynujące, że tak duża instytucja jak Wells Fargo e, no, mówi to, co mówi. Natomiast co by było, gdyby faktycznie te korporacje zagrały trochę... Może nie w bankach, ale te, które mają, czyli korporacje w takim znaczeniu, że pieniądze korporacyjne, które są trzymane przecież też między innymi właśnie w aktywach spółek, czyli w ogóle generalnie ich aktywa są trzymane w postaci akcji spółek, sprzedają, wiedzą, że wywołają korektę jakąś, no bo to są duże aktywa, i w tym momencie na przykład jest skupowana kryptowaluta jako coś, co jest na początku drogi, co za chwilę wam pokażę. Pokazał i powiedział Wells Fargo. OK. No i tutaj e, na Twitterze dzisiaj to też udostępniłem. Zobaczcie: Wells Fargo latest report on Bitcoin and Crypto. We understand the too late to invest argument but do not subscribe to it. Czyli rozumieją argument jest za późno na inwestycje, ale oni się jakby do niego nie subskrybują. No i zobaczcie, pokazują. Te wszystkie elementy, jeżeli chodzi o adopcję poszczególnych rzeczy, jak prąd, jak telefon komórkowy, jak samochody, telewizor kolorowy, internet, tutaj, który jest radio i pokazują krypto. Niesamowite, nie? I za chwilę wam pokażę, to jest właśnie dokładnie ten cały raport. Zresztą link wam mogę zostawić pod spodem. Tu jest właśnie dokładnie to samo, co wam przed chwilą powiedziałem, i te. Ten cytat jest dokładnie, właśnie z tego raportu. I zobaczcie, tutaj też jest bardzo ważna informacja. Internet users, czyli jak przyrastał internet, i teraz mamy jak przyrasta krypto. Jeżeli krypto tutaj zacznie nam przyrastać, tak jak widzimy, że ono się jakby zakręca, i faktycznie, jeżeli zacznie nam jeszcze mocniej zakręcać, to być może prześcignie adopcję internetu. Ale nawet nie jest to potrzebne. Wystarczy, że będziemy szli dokładnie tak jak przyrost internetu, co spowoduje, że zobaczcie, w 2024 roku ten miliard ludzi, o którym jest mowa, będziemy mieli zrobione. Obecnie mamy 300 milionów w kryptowalutach. Cały ten raport w linku, oczywiście pod spodem. I pamiętajcie, że tak samo jak na Twitterze możecie zafollowować mój. Twitter, możecie śledzić właśnie te wszystkie rzeczy, które tutaj są. Tak samo możecie zasubskrybować kanał na YouTubie. Możecie zostawić komentarz i wziąć udział w losowaniu, co najmniej dwa razy w roku będzie losowany ledger. A w międzyczasie wam jeszcze pokażę, pokażę taki bardzo fajny mem. Ja zresztą uwielbiam memy bitcoinowe. Poznałam 13 amerykańskich prezydentów. Widziałam Rise and the Fall of the Berlin Wall, czyli powstanie i upadku muru berlińskiego. But I have never seen, czyli nigdy nie widziałem anything like, czyli to, czegoś podobnego do Bitcoina. Hodl! <laughs> hey Majesty, the Queen. <laughs> Oczywiście chodzi o Elizabeth, natomiast jest to fake, bo zresztą to nawet napisałem, że jest to fake, ale mega mi się podoba, więc to dzisiaj wróciłem też na Twittera. Zachęcam Was do followowania Twittera, do subskrybowania też kanału. Wróćmy sobie do informacji i zobaczcie. Tydzień temu, półtora tygodnia temu gdzieś była informacja właśnie, że, ten, że te bitcoiny właśnie z tego haka zostały poruszone. Okazało się, że były one w jakiejś spółce Liechtenstein Morgan. No i tam, jeżeli dobrze pamiętam z innych wiadomości, to było tak, że tam była jakaś para, czyli mężczyzna i kobieta, którzy gdzieś tam się zgłosili, czy coś w tym rodzaju, chyba żeby odebrać pieniądze i zostali zaaresztowani przez FBI. Natomiast... FBI miało dostęp do dysków, na których znalazło hasła dostępowe do bulletów. No i w ten sposób zarejestrowali 94 tysiące bitcoinów, które w tej chwili są we władaniu stanu, rządu Stanów Zjednoczonych. Pytanie, czy ten bitcoin wróci do właścicieli, czyli generalnie do użytkowników Bitfinexa? To jest bardzo duże pytanie. Możliwe, że nie. Natomiast jedna rzecz jest tutaj taka, że pokłony tutaj oni składają w kierunku FBI, ale tak naprawdę to FBI może i prześledziło jakieś ślady cyfrowe, ale najważniejszym śladem cyfrowym, który był, były oczywiście, były transakcje na otwartej sieci kryptowalutowej, czyli właśnie na sieci Bitcoin, gdzie łatwo można było prześledzić skąd, dokąd przypłynęły oznaczone bitcoiny jako test kradzione. Czy to nie jest fascynujące, że można było odzyskać 94 tysiące bitcoinów, które w tamtym czasie były wyceniane na 60 milionów dolarów, obecnie są wyceniane na 3 miliardy? No i pytanie, właśnie co rząd Stanów Zjednoczonych zrobi z tymi bitcoinami, no bo 3 miliardy dolarów to sporo, ale one przecież powinny wrócić do prawowitych właścicieli, czyli do użytkowników Nexa. Gdzie? To jest też ciekawe, bo z tego co ja pamiętam, to użytkownicy Bitfinexa zostali spłaceni przez Bitfinexa, więc de facto właścicielem najprawdopodobniej tych bitcoinów będzie w tym momencie Bitfinex. No i czy w takim casie, gdzie Bitfinex jest oskarżony też o wielu różnych rzeczy, czy, czy, czy rząd Stanów Zjednoczonych wróci tego bitcoina do Bitfinexu, który jak wiecie jest powiązany też z Teterem, i no te pieniądze mu by się pewnie zdecydowanie przydały. No, jest to mega, mega ciekawy case, który w tym momencie powstaje. Co się wydarzy z tymi 94 tysiącami dolarów? Bo nie widziałem jeszcze w żadnym miejscu informacji na temat, że już coś zostało postanowione. Na razie zostały to odzyskane. No i to jest właśnie ta przewaga, że jeżeli widzimy, że mamy oznaczonego bitcoina w sieci, możemy go po prostu ledzić w łatwy sposób. W szczególności, kiedy giełdy. Będą nam w tym jeszcze pomagać, więc co to powiedzieć. No otwarty system jest najlepszy. No i jedna z końcowych informacji, bo dzisiaj się chyba trochę przyciągnęło. Zobaczcie, Benjamin Cohen mówi o tym, że Ethereum jest w końcowej fazie reakumulacji. No i być może będziemy widzieć breakout w kierunku 7-8 tysięcy dolarów. Więc myślę, że część z was słysząc taką predykcję już uśmiecha się na twarzy, a tutaj Krótkie informacje to to, co już mówiłem wcześniej, że Bank Centralny w Rosji zgadza się, by Bitcoina traktować jako walutę. To jest bardzo ważnym aspektem i wpływa na regulację. I tutaj znowuż myślę, że przy następnym filmiku podzielę się z Wami moją spekulacją na temat tego, co wydarzyło się przy ostatnim spadku w związku także z Rosją. To jest generalnie to samo. Natomiast bardzo ważna rzecz. Nadchodząca funkcja Tap to Pay od Apple może być dobrodziejstwem dla giełd kryptowalutowych. Apple Play wprowadza Tap to Pay w partnerstwie ze Stripe jako pierwszym partnerem. Więcej sprzedawców kart debetowych zostanie dodanych wkrótce. W teorii karty Visa, Coinbase czy Crypto.com mogą zostać dodane do portfela Apple Play, więc nie będziemy potrzebować nosić już ze sobą karty, będziemy mieć normalnie Apple Pay, co jest bardzo fajne, no bo już większość ludzi nie lubi nosić karty, więc będziemy normalnie mogli płacić za pomocą NFC ze, ze swojego telefonu, więc Apple chyba się przełamał, no i um, będziemy mieć kolejną adopcję związaną akurat z kartami. Praca w kryptowalutach, myślę, że część z Was może być z tym zainteresowanych. Pięć najlepszych stanowisk w nowej przestrzeni cyfrowej. No i oczywiście jest to kwestia programisty. No, oczekiwane wynagrodzenie do 250 tysięcy dolarów plus tokeny, plus udziały. Tych programistów jest mega mało. Jeżeli ktoś z Was chce naprawdę zarabiać spore pieniądze, ma doświadczenie w programowaniu, bo to jest bardzo ważne, to no, wystarczy trochę się poduczyć i no trochę. No, Trochę więcej i, i naprawdę można starać się o spore wynagrodzenie, bo tych programistów brakuje i to ich naprawdę brakuje. Marketing, community manager. Zobaczcie, CTO, czyli dyrektor do spraw technologii i kierownik produktu. Wszystkie te aha, tutaj ceny są astronomiczne, chyba najniższa ale to jest 70 tysięcy dolarów, jeżeli chodzi o oczekiwane wynagrodzenie dla takiego community managera. No i doświadczenie to jest wymaganie w zakładaniu serwerów Discord. Więc no, jest tutaj na pewno przyszłość, jeżeli ktoś chce się przebranżowić, to branża krypto, myślę, że jest tą branżą, która, tak jak można było powiedzieć 20 lat temu, nawet no tak, dokładnie, 20 lat temu mieliśmy wzrost zainteresowania informatykami na tym rynku, w 2008 roku był pik pamiętam jak jeden z moich kolegów opowiadał, jak jeden z programistów przychodzi do firmy i wypowiada się na temat tej firmy w negatywny sposób, bo oni wtedy dostawali wszystko, później wiecie przyszedł kryzys, znowuż było tak, że nie, nie, nie było jakby super różowo, czyli generalnie nie brało się jakby byle kogo bo był już wtedy lekki Lekka nadwyżka tych programistów, i teraz znowuż podobna rzecz, która przecież się wydarzyła na przestrzeni ostatnich lat, jeżeli chodzi o programistów, już bardziej tych ludzi też z doświadczeniem, to w tym momencie możemy powiedzieć, że to koło będzie się znowu zataczało, tylko rozpoczynało, tylko że właśnie w branży tutaj programistów, nie tylko programistów, ale w ogóle w branży kryptowalutowej. No i myślę, że taką pozytywną informacją możemy dzisiaj zakończyć, jeżeli chodzi o to wideo. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, zostawić komentarz, żeby wziąć udział w losowaniu Ledgera raz na pół roku, czyli dwa razy w ciągu roku. Zalajkować to wideo i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!